Kończy się moja druga kadencja w Sejmie. Przez ostatnie 4 lata zajmowałem się w praktyce budową ważnych dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji. Było to w rządzie, w kancelarii premier Szydło, pana premiera Mateusza Morawieckiego, a także pracowałem przy legislacji, która jest potrzebna dla przeprowadzania tych projektów. Posłowie są ważni. Posłowie decydują o tym, w jakich warunkach prawnych te ważne dla Polski, ważne dla Polaków budowle są realizowane. Chciałbym przez najbliższe 4 lata mieć możliwość kontynuowania tej pracy, którą rozpocząłem 4 lata temu. Te projekty są w fazie bardzo zaawansowanej, będą kończone za 2, 3, 4 lata. I zwracam się do Was, wyborcy w Warszawie, byście mi to umożliwili. Szanowni Państwo, poproszę o Wasz głos w tych wyborach, które nadchodzą do Sejmu. Kandyduję tutaj z Warszawy z listy Prawa i Sprawiedliwości pod numerem 4.